Zapraszam na kolejny odcinek z serii Q&A. Pierwsze pytanie. Czy mogę bezpiecznie suplementować na przykład skrzyp w tabletkach? Nie jako główne źródło witamin i minerałów, ale jako dodatek do mojej diety? Jeśli chcemy zacząć suplementować skrzyp w tabletkach, dobrze wcześniej skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania informacji, czy jest on dla nas bezpieczny. Występują bowiem przeciwwskazania do jego stosowania. Warto też pamiętać, aby podczas suplementacji przyjmować go według dawkowania umieszczonego na opakowaniu. Drugie pytanie. Mam w zimie problem z pękającą skórą dłoni. Kremy pomagają, ale doraźnie. Proszę powiedzieć, co powinnam jeść, żeby moja skóra na dłoniach nie pękała. To jest przykra dolegliwość i dość bolesna. A jak przyjdzie jeszcze posprzątać coś z jakimś detergentem, to widzę gwiazdy, tak boli. Co powinnam jeść, żeby skóra moich dłoni była bardziej elastyczna i odporna na wahania temperatury? Proszę spróbować produktów omówionych przeze mnie w poprzednim Q&A. Ten Q&A powinien pojawić się zaraz w prawym górnym rogu. Wracając do tematu, w okresie zimowym lub wczesnej wiosny pomocne będą rękawiczki, aby ochronić dłonie przed zimnem i wiatrem. Warto przy tym wspomnieć, iż ogrzewanie w domu także może wysuszać skórę. Innym niesprzyjającym czynnikiem mogą być detergenty. Środki te często szkodzą skórze, dlatego warto zakładać gumowe rękawiczki przed sprzątaniem. Jeśli dolegliwość nie minie, warto skonsultować się z dermatologiem lub kosmetologiem. Kolejne pytanie. Czy jestem w stanie rozpoznać, które owoce lub warzywa zawierają w sobie dużo chemii? Czy były nadmiernie opryskiwane? Jak to jest? Czy to ktoś kontroluje? Czy do sklepów mogą trafić owoce i warzywa, które zamiast wspomagać, to zwyczajnie szkodzą? Jestem ciekawa, czy jest jakiś sposób rozpoznania lub na co zwracać uwagę przy wyborze i zakupie. Niestety, nie jesteśmy w stanie wizualnie ocenić, czy owoce i warzywa mają dużo chemii, czy też ich zawartość jest minimalna. Można to jednak określić laboratoryjnie. Są dostępne także specjalne testery żywności, ale są wątpliwości co do wiarygodności ich pomiarów. Za kontrolę żywności w krajach Unii Europejskiej odpowiada EFSA, czyli Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Ustanowiono również system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach, w skrócie RASF, umożliwiający państwom członkowskim i Komisji szybką wymianę informacji na temat zagrożenia i koordynację ich odpowiedzi w związku z zagrożeniami dla zdrowia, które mogą być spowodowane przez żywność lub paszę. Co do poziomu pozostałości pestycydów w produktach żywnościowych, wyniki rocznego raportu EFSA za 2019 rok sugerują, że wartości te prawdopodobnie nie będą stanowić problemu dla zdrowia konsumentów. Przeprowadzone badania pokazują też, że tylko bardzo niewielka część warzyw i owoców przekraczała dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów. Mało tego, większość była wolna od pozostałości pestycydów. Warto zaznaczyć, że do produkcji żywności ekologicznej również mogą być stosowane pestycydy. Oczywiście w okrojonym zakresie. Biorąc pod uwagę zawartość pozostałości pestycydów, nie ma dużej różnicy pomiędzy warzywami i owocami pochodzącymi z upraw konwencjonalnych i ekologicznych. Warto przy tym wspomnieć, iż wymagania co do bezpieczeństwa żywności są takie same dla produktów konwencjonalnych, jak i ekologicznych. Warto także wspomnieć, że dopuszczalne normy pozostałości pestycydów w żywności są stale monitorowane przez odpowiednie służby, a w szczególności przez powiatowe i wojewódzkie służby sanitarno-epidemiologiczne. W krajach Unii Europejskiej działają instytucje, których zadaniem jest pobieranie próbek żywności i sprawdzanie, jaki jest poziom pozostałości pestycydów w tych próbkach. W Polsce analizę próbek żywności
pobranych ze sklepowych półek przeprowadza Państwowa Inspekcja Sanitarna. Jednak jeśli chcemy być spokojniejsi co do zawartości pestycydów w zakupionych warzywach i owocach, możemy je oczyścić domowymi sposobami. Warto przy tym wspomnieć, że większość pestycydów, którymi opryskiwane są owoce i warzywa, ma oleistą konsystencję. Toteż umycie zakupionych produktów w samej wodzie może być niewystarczające. Lepiej do litra letniej wody dodać jedną łyżkę sody oczyszczonej i umieścić w niej owoce lub warzywa. Owoce lub warzywa pozostawiamy w tej wodzie przez kilka minut, a następnie płuczemy pod bieżącą wodą. Kolejne pytanie. Dieta keto, HIIT czy KIT? Dieta ketogeniczna od wielu lat cieszy się dużą popularnością, szczególnie wśród osób szukających szybkiego sposobu na pozbycie się zbędnych kilogramów. Warto zaznaczyć, że dieta ta jest bardzo restrykcyjna. Polega na zwiększeniu spożycia tłuszczy do około 70-80% i obniżeniu spożycia węglowodanów do od 5 do 10%. Po kilku dniach stosowania tej diety metabolizm ulega przestawieniu i wchodzi w stan ketozy. Wówczas głównym paliwem dla mózgu stają się ciała ketonowe. Wprowadzenie organizmu w stan ketozy wiąże się też z obniżeniem uczucia głodu. Wysoka ilość tłuszczu w posiłkach sprawia bowiem, że dłużej odczuwamy uczucie sytości. W diecie keto niedozwolone są produkty będące źródłem węglowodanów, czyli produkty zbożowe, ziemniaki, warzywa korzeniowe, większość owoców, z wyjątkiem ograniczonej ilości owoców jagodowych i wszystkie produkty zawierające cukier. Kontrolować należy również spożycie białka. Dieta ketogeniczna składa się głównie z produktów o dużej zawartości tłuszczu, takich jak mięso, drób, świeże ryby i skorupiaki, całe jaja, sery, oliwa z oliwek, masło, śmietana czy majonez oraz umiarkowane ilości orzechów. Aby utrzymać niski poziom węglowodanów, dozwolone są głównie warzywa, takie jak warzywa o zielonych liściach, brokuły, kalafior, seler i warzywa rosnące nad ziemią ze względu na niską zawartość cukrów. Natomiast produkty i warzywa zasobne w skrobie, takie jak marchew czy strączki oraz bogata w węglowodany papryka, muszą być ograniczane. Dieta ketogeniczna prowadzi do niedoborów składników mineralnych, witamin i błonnika. A zatem im dłuższy czas jej stosowania, tym większe prawdopodobieństwo pojawienia się negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Dieta keto powoduje na przykład niedobory niektórych witamin z grupy B, których głównym źródłem są produkty zbożowe. Z tego względu, że można spożywać jedynie wybrane owoce, organizm przyjmuje zbyt mało antyoksydantów, których źródłem są owoce i warzywa. Jednak najczęstszym problemem występującym u osób na tej diecie jest nietolerancja diety bogato-tłuszczowej. Na początku stosowania diety keto mogą pojawić się bóle brzucha, refluks, wymioty, wzdęcia i zaparcia, które stanowią istotny problem u około 1/4 pacjentów. U niektórych osób może też dojść do zaburzeń elektrolitowych, niedocukrzenia i obrzęków, uszkodzenia nerek i wątroby, kamicy nerkowej, a nawet do uszkodzenia serca. Natomiast w wyniku niedoborów składników odżywczych, wymienionych wyżej, mogą pojawić się u osób zdrowych takie dolegliwości jak zaparcia, wymioty, bóle brzucha, brak apetytu, zmęczenie, senność, a przy dłuższym stosowaniu może nawet wystąpić kamica moczanowa. Co niezwykle istotne, oprócz możliwych konsekwencji zdrowotnych, dieta ketogeniczna nie uczy zdrowego odżywiania. Więc po jej zakończeniu bardzo łatwo wrócić do swoich starych nawyków i upodobań żywieniowych. A to szybko może wywołać efekt jojo. Według mnie bardziej odpowiednia niż dieta ketogeniczna, także dla osób zdrowych, jest właściwie zbilansowana i różnorodna dieta,
Na przykład zgodna z zaleceniami PTD. Pozbawiona restrykcji, niedoborów witamin, składników mineralnych i błonnika. Odpowiedź na to pytanie zakończę słowami Montesquieusza. Stwierdził on, że utrzymywanie dobrego zdrowia za pomocą restrykcyjnej diety to przykra choroba. Zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków serii Q&A. Jeśli podobał Ci się nasz film, zostaw lajka lub udostępnij. Jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj nasz kanał. Jeśli już to zrobiłeś, kliknij dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.